Partnerzy odcinka Efston, Lider, Wizę, Elocity, Platinet, Clicklist.pl Cześć, witam. Dzisiaj taki króciutki temat: w wielkim uproszczeniu jaki abonament na wakacje. Więc tak, od pewnego czasu mamy Wajonity, abonament, który jest bardzo ciekawy i który w końcu nie musi być na rok. Macie jakieś informacje? Dajcie oczywiście znać w komentarzu, jak wygląda ta rezygnacja z abonamentu. Natomiast tak czy siak, no to już nie jest abonament za 70 czy 100 zł, jak to było wcześniej i to na rok, tylko raczej tutaj są fajne stawki. No i właśnie, jak to wygląda, kiedy opłaca się taki abonament kupić, więc zacznijmy tutaj od Ionity. W wielkim uproszczeniu, jeśli raz się naładujemy, to już opłaca nam się ten abonament Passport Motion. To jest koszt w pierwszym miesiącu 20 zł, w kolejnym miesiącu 28,50, a jeśli naładujemy się jeszcze drugi raz w danym miesiącu, no to już opłaca się mieć. Pasport Power. I tutaj mamy w pierwszym miesiącu 34,50, a w kolejnym miesiącu 51,50 i zostajemy ze stawką 2,05, przy tym niższym abonamencie jest 2,50. Są miejsca, gdzie THM jest sporo. Gdzie się bardzo fajnie ładuje, natomiast ja w tamtym roku przejechałem przez Węgry, no i na Węgrzech wyglądało to słabo. Potem mamy konkurenta, druga sieć, która w Polsce ma też ciekawy abonament, no i tutaj troszkę już trzeba się bardziej zastanowić. Bo tutaj ten abonament za 30 zł, no to myślę, że zawsze się zwróci, bo z 3,15 schodzimy na 2,40, czyli znowu mamy jedno ładowanie i, i wchodzimy w energię plus, i to już ten abonament ma sens. No Greenway ma dużo stacji tutaj przy przelotach, jakieś huby ładowania, także myślę, że. Jeśli ktoś idzie po takich trasach, gdzie są fajne Ionity, to Greenway będzie generalnie lepszym wyborem. Natomiast czy bym przeskakiwał na Energię Max? No to już trzeba doładować dodatkowo ze 150 kWh, więc jakieś pewnie ze trzy ładowania w trasie dodatkowe. No trzeba się zastanowić, jak dużo pojeździmy, czy to ma sens. To już każdy musi sobie przeliczyć sam, ile razy będzie się ładował. Także jedno ładowanie wchodzimy na Energię Plus, znaczy ma sens Energia Plus, jeśli kolejne trzy ładowania, no to wchodzimy na Energię Max. Z abonamentem 80 zł, i tutaj też licząc, chyba pełny miesiąc, możemy to sobie yy, ten abonament odwołać, natomiast pełny miesiąc i tak nam zostanie tam zaliczony. Kiedyś to było tak, że zaliczało nam do końca miesiąca, a potem kolejny pełny miesiąc. Jeśli tutaj też ktoś miał jakieś tutaj doświadczenia z odwoływaniem abonamentów Greenwayu, niech da znać. No i mam tutaj dzisiaj takiego czarnego konia dla Was czyli Elo City. Elo City, czyli partner Zakopane Testów, ale dzisiaj nie dlatego, że to jest partner Zakopane Testów będę o nie opowiadał, tylko dlatego, że bardzo dużo stacji AC i coraz więcej stacji DC pod tą aplikacją i tutaj możemy nie mieć żadnego abonamentu i naprawdę znaleźć fajne stac stacje. Tutaj na przykład skakujemy sobie na Wieliczkę, mamy Taurony, na Tauronie jest DC złoty 99, zł, na AC jest złoty 59. Zł. Do tego mamy Lidlę. Też ze stawkami poniżej 2 zł. No tylko tutaj gdzieś jedziemy, to po prostu odpalamy sobie aplikację, przeklikujemy w, okoli, w jakiejś tam lokalizacji, która nas interesuje wszystkie stacje i się okazuje, że można się fajnie je naładować. Tu odsyłam też do filmu od ostatnio jechałem Leafem do Sandomierza i okazało się, że poniżej 2 zł naładowałem się dokładnie za złote 99 zł w tarnowie i potem też na jakiejś innej stacji, to już nie był. Lidl, tylko taka na Syrku. K stacja też było złoty 99, a do tego, jakbym się jeszcze chciał gdzieś podładować, no to wystarczy znaleźć tauronatów w południowej Polsce i też mamy złoty 99. Także LOCity ze stawką złoty 99 na co po niektórych sieciach bije abonament Greenwaya najwyższy i abonament Ionity najwyższy. Także, jak ktoś chce się tanie ładować, no to trzeba spędzić chwilkę. Myślę, że 3 minuty wystarczą, czyli mniej niż zazwyczaj spędzamy na innych aplikacjach na telefonie, i będziemy się w stanie tanio naładować. Za chwilę pewnie będą komentarze, że ładowanie elektryka to jest skomplikowane. Czy ja wiem, gdyby dało się tankować auto za pół ceny albo za jedną trzecią ceny, to nikt by nie narzekał, że są aplikacje, które pokazują tańsze stacje paliw. A tutaj mamy taką aplikację Velocity i możemy sobie wynaleźć tańsze ładowanie. Także jeśli jedziemy w długą trasę albo, albo na Medionity, albo Greenway, a jeśli w punkcie docelowym no to LOCITY. Chociaż długą trasę jadąc też można na LOCITY to ogarnąć, bo coraz więcej tych stacji DC jest. Także każdy musi sobie sprawdzić sam. Ja bym zaczął od tego, że najpierw bym sprawdził LOCITY, czy da się daną, ta, da, daną trasę przejechać na LOCITY w jakichś sensownych stawkach. Bo może się okazać, że da się ją przejechać poniżej 2 zł i nie ma co inwestować w abonamenty. I tutaj, które będą kosztować nawet 80 zł, bo taniej jest bez żadnych abonamentów Velocity, no tylko trzeba sobie przeklikać. I jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia